Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj jest wieszak, proszę się rozebrać. Czego pani oczekuje w dniu dzisiejszym od nas, proszę powiedzieć? Przeszłam chemioterapię. Bardzo zależy mi na tym, żeby podbudować troszkę mój wizerunek. Chciałam czegoś takiego naprawdę niezwykłego, żebym wychodząc stąd czuła się naprawdę mega wartościową kobietą, mega piękną kobietą i żeby był szał. Takie naprawdę wow. Rozumiem. Bardzo mi się marzyło zawsze ombre z ciemnego koloru przychodzącego, taki jaskrawy, na przykład rudy bądź czerwony. Włos kręcony, on w ogóle jest z natury suchym włosem. Dlaczego włos kręcony jest włosem suchym? On jest z natury. Ale dlaczego suchym, z natury? Bo on już jest od samego początku z lekko rozchyloną łuską włosa. Jakbyś go przekroiła na pół, jaki ma kształt? Nie wiem, jak to wytłumaczyć. No on ma... Kurczę, no nie wiem, jak określić. Jakbyś kiedykolwiek poczytała na ten temat, to byś wiedziała. Niestety nas nie zbajerujesz, tak? Proszę, jaki ma kształt włos kręcony? Spłaszczony, owalny. Mhm. Ty musisz być bardziej pewna siebie, bo ty masz wiedzę. Po małym sprawdzianie wróćmy jednak do klientki. Proszę mi powiedzieć, czy słyszała pani o takim zabiegu jak nanoplastia, czyli prostowanie włosów? Nie, nigdy czegoś nie słyszałam. Nanoplastia jest to zabieg prostujący włosy. On jest w 100% z naturalnych środków. Jakich? Z jakich? Olejki różnego rodzaju, awokado. Przede wszystkim tutaj... I chcesz mi powiedzieć, że awokado i olejki prostują włosy, tak? Nie, nie, nie. Wygładzają. Nie. Tutaj nie. Tutaj bardziej odżywiają nam oleje. No to co prostuje te włosy? Nie wiem. No właśnie. Nie wiem. Po co ty mówisz? Okej. Okay. No po co ty mówisz? Dobra, to nie było tematu. No, a właśnie temat był i to był temat bardzo poważny.